Hej, hej. Jest 1 grudnia, więc zaczynamy dzisiaj vlogmas. I dzisiaj nie będę generalnie dużo nagrywać, bo mam w planach trochę roboty, że tak powiem. Wczoraj już trochę działałam po pracy, ale wczoraj to było takie delikatne działanie tylko. Chociaż delikatne. Umalowałam całą ścianę z cegiełek, a tam było roboty, wiecie, każdą szczelinę trzeba było pomalować, plus cegiełkę dokładnie, bo to ze styropianu. I dzisiaj będę musiała tylko sprawdzić, ale mam usta posiekane, czy nie będę musiała tam jeszcze poprawić czegoś, bo nie będę tego drugi raz malować, ale muszę sprawdzić, czy nie trzeba po prostu poprawić w niektórych miejscach, wiecie, czy dobrze pomalowałam. Wczoraj pomalowałam to przy halogenie, jak już ciemno było na dworzu. No, więc generalnie ten, ale chciałam sobie dzisiaj trochę tutaj ogarnąć, trochę takich rzeczy, których w tygodniu nie miałam czasu, bo dzisiaj mam luźniej, więc chciałabym to zrobić. No i trochę ogarnąć ten Saigon. Ale zanim... moje pazurki. Obejrzałam ostatnio tutorial Maxi, jak robiła ombrę właśnie i wykańczała takim półkiem Aurorą. Czy u mnie to się nazywa Aurora, bo ja mam chyba z Neonaila, a ona miała z czegoś innego. No ale tak, i sobie zrobiłam takie ombrę właśnie. Nie wiem tylko, jak dziewczyny robią tymi gąbeczkami takie idealne ombrę, że bez pokrycia na wierzchu później czymś nie ma tych kropek, tak ładnie wygląda, bo... U mnie to mimo wszystko wyglądało nie do końca. Ale tak to wygląda całkiem spoko. No, więc otwieramy kalendarze. No, więc przejdziemy do Milki, która stoi na brzegu. I już tutaj mam jedyneczkę, jak widać. I tutaj będziemy otwierać. O, ta nie jest taka prosta do otworzenia w zeszłym roku. Nie mogę otworzyć tego. Tak, nie mam tutaj paznokcia, wiem, znowu, ale to jest niestety moja prawa ręka. Mam jakąś gruszkę? Gruszkę chyba. No, więc teraz mamy Glam Shop. Jestem ciekawa tego kalendarza. Niestety nie mam wygodnego miejsca, żeby je otwierać, więc muszę sobie radzić tak, jak mam. I jedynka jest duża, teraz musimy ją jakoś wyjąć. To nie jest takie proste, ale ładnie wychodzi. Więc nie jest źle. A chciałabym później pakować w te same miejsca, więc... O, i co my tutaj mamy? Ładnie zapakowana, chyba paletka. Tak. Mamy paletkę, czyli będziemy w to później zbierać wszystko inne. Więc spoczko. Papierki zapakowane. Kartonik wędruje na swoje miejsce, co by mi się później tutaj nic nie rozsypało i dalej ładnie wyciągało. O. Więc mamy to. Będę musiała wstać chyba jednak i odkładać kalendarze, bo nie będzie mi wygodnie. Więc otwórzmy teraz może Douglasa lub Fantastic, zostawimy na koniec. No i ten Douglas został jednak, bo nie nagrywałam vloga od tamtej pory. Zadzwoniłam do nich i wysłałam im zdjęcia tego właśnie, że wiecie, tak uszkodzony, to już poprawiła mi mama. Poprosili mnie tylko, żeby sprawdzić, czy nic nie zginęła, wiecie, no ja nie chciałam go całego otwierać, więc poprosiłam mamę, żeby po prostu w te okienka, które były uchylone, zajrzała, czy jest wszystko na miejscu. Było, więc chyba nic nie zginęło. I napisali mi, czy chcę to odsyłać. Ja mówię, no wiecie, no teraz to już mówię, nie zdążycie mi wysłać do 1 grudnia nowego. Więc mówię, no już niech zostanie. Więc napisali mi, że wyślą mi upominek na ten adres, na który był wysyłany kalendarz. Więc w sumie też spoko rozwiązali sytuację. Zobaczymy, co mi przyślą. Jeszcze mi nic nie przyszło, bo to dopiero niedawno rozwiązałam. I tu jest jedyneczka. I tu mamy jakiś produkt. Sis Superfood for your skin. Krem nawilżający jakiś. Odżywczo nawilżający. Zobaczymy. Nie znam tej firmy w ogóle. Właśnie jakaś nowa. Fajnie, bo w tym kalendarzu jest sporo takich nowych firm, których wcześniej nie było. Więc kładziemy tutaj. To był Douglas. I teraz Look Fantastic. I tutaj mamy... Gdzie mamy jedyneczkę? Tutaj na dole. Na samiutkim dole. I tu mamy coś dużego. Fajne teraz jest to. O, jakaś paletka.
że w tym roku Look Fantastic daje takie karteczki i tu jest opis produktu. Morphe 9A paletka. Fajnie tak dają takie opisy właśnie. I mamy paletkę. Zaraz ją otworzę, zobaczę. Ten kalendarz będzie chyba wymiatał. Tak, w zeszłym roku. Zobaczcie, muszę usiąść. Wiem, że mam Saigon, zaraz będę pranie wstawiać. Jest niedziela, ale u mnie będzie dzisiaj pracowita niedziela. Jak często ostatnio. I mamy paletkę Morphe. Ładnie zabezpieczona jest, żeby tam się nic nie stało. Tylko jestem, czy faktycznie nie będzie uszkodzona, no ale to się okaże zaraz. Kapcie, ciuchy, tak. Nie miałam styczności z tymi cieniami jeszcze, więc jestem ciekawa, co to będzie. Ładna taka neutralna paleta. 2, 4, 6 matów. 2 półbłyszczące i jeden taki pół na pół. Jeden tutaj wygląda, jakby był macany, ale może to tylko wiecie przy prasowaniu. Zobaczymy, zobaczymy. Później chyba się zbiorę, może zrobię jakiś makijaż kolorówką z kalendarzy, bo... Ale paletka wykonana fajnie. No, nie miałam styczności nigdy z tą firmą, jeśli chodzi o cienie, nigdy nie miałam, więc... Zobaczymy. No, ale to jest fajna rzecz. Podoba mi się. Kartonik duży. O. Więc... Blend the rules. Fajnie. Będę mogła wypróbować coś nowego, więc tak się dzisiejsze kalendarze prezentują. Czekoladka. Więc teraz będę musiała sobie jakieś pudełeczko skołować na te wszystkie rzeczy i będziemy sobie zbierać. A na koniec zrobimy jakieś podsumowanie. Dobra, teraz idę sobie robić śniadanie i ogarniać tutaj wszystko. Włącznie ze sobą. No i to jest ta ściana, co przemalowałam. Gdzie jest cała matowa. Już widać, zupełnie inaczej wygląda, bo wiecie, wcześniej ten styropian miał takie jakby kropeczki, takie malutkie. Takie ten. Plastry mi odło, tutaj widać na przykład delikatnie. Nie wiem, czy aparat ostro złapie. O, widać. I był taki błyszczący, a teraz jest matowy. I powiem wam, że no gdzie nigdzie wiecie, takie są. No ale to było malowane przeze mnie wczoraj. Nie jestem profesjonalnym malarzem ani nic. Uważam, że i tak jest nieźle. Ja sobie go dzisiaj przejrzę, ale myślę, że już nie będzie potrzeba drugi raz, że malować. Na dole tam było najgorzej tutaj. Bo wiecie, tutaj wchodzi do betonu, a tutaj jest panel i listwa. I tu miałam ciężko dojść, więc tyle co doszłam, to tyle mi się udało i tyle pomalowałam. Niestety. O, tutaj też musiałam, wiecie, ściany malować, bo rogi widać z tej ścianki. No ale ogólnie fajnie to wygląda i... Powiem wam, że jestem zadowolona z efektu. Dziwne są takie te paski, ale to było już w tym styropianie faktura, to nie jest farba ani nic, tylko takie były. Gdzie, nie gdzie. Więc to nie, żeby tutaj... O, tutaj coś tam. Więc to nie to, że ja coś się, wiecie, chlapnęłam przy malowaniu, jakieś paski porobiłam, tylko ten styropian miał już taką fakturę. Jest taka faktura trochę zniszczonej cegły jakby, tak po mojemu. Ale wydaje mi się, że fajnie ta ścianka wygląda, podoba mi się. I podobną farbą chyba maznę sobie, bo to jest farba lateksowa. Gdyby ktoś się pytał, to malowałam tym magnatem. Ultramat, śnieżno-biała, lateksowa farba do ścian i sufitów. I zostało mi jej niedużo, bo tylko gdzieś tyle. Ale mówię, miałam malować dwie warstwy, ale chyba nie będzie potrzeby, wystarczy ta jedna. Ewentualnie sobie tylko... Mówię, jakieś takie te paski są i to bardziej z tej strony widać. Jak się patrzy, bardziej z lewej, nie wiem, mam wrażenie. W każdym razie te otwory będą jeszcze mocniej wycięte, bo tam będą, wiecie, tu będą gniazdka, tu będą szły przewody w ścianie. Tam jest kratka wentylacyjna, która tu gdzieś leży zresztą. No więc... Więc tak, to pomalowałam. Te ścianki chciałam pomalować, ale póki sufit nie będzie jeszcze raz pomalowany, nie mogę ich ruszać, żeby, wiecie, tutaj nie pobrudzić. Wybieram, gdzie sufit pomalowany, to mogę malować te ścianki, więc... Tak to wygląda. A, i taka moja mała rada, jak będziecie robić łazienkę, o, przesunęli tą wannę z powrotem, że nie widać. Przedwczoraj ją lekko sprzątałam, bo tutaj ta podłoga, teraz to ona jest bardzo czysta. Wcześniej to był hardcore,
bo oni tutaj wczoraj coś tam jeszcze podkuwali i odkurzyli tutaj. Fugi są jeszcze brudne, one powinny być brązowe, ale to tak samo w kabinie. Ale to wiecie, to dopiero było raz z grubsza, tylko czyszczone po remoncie. Wiecie, tutaj ściany jeszcze nie mam, to są w ogóle uwalone całe, bo tutaj będziemy jeszcze robić w tej kabinie blaszkę taką z spodu, bo przy takiej baterii jakiś inteligent zrobił prostokątny termostat i kształt był wykuty pod termostat, a się okazało, że bateria tego nie zasłania. W ogóle beznadzieja. Tu na dole takie minimalne są, widzicie, o, takie delikatne, ale u góry widać, więc mamy taką blaszkę z kwasówki zrobioną, ona będzie zaokrąglona i będzie tu pod spodem wklejona. Więc wiecie, spoko. Tutaj deszczownica. Bałam się, że ta deszczownica będzie za bardzo z boku, ale wyszła w sumie spoko, nie jest tragicznie, więc nie jest źle. Tą półkę przetarłam sobie wczoraj, wtedy tutaj troszeczkę na kibelku. Tu widzę, że Mateusz trochę chyba coś kabinę miał wczoraj, nie wiem. Nie, jednak nie, nie wiem. Nie wiem, po co był płyn do szyb. W każdym razie tutaj, nie wiem, czy będzie to widać. Widać, jest odkuta płytka, bo tu wychodził syfon, bo wcześniej miała być trochę inna wanna, a chcemy, żeby ta wanna stała tak jak teraz, tak na środku, wiecie, żeby ta półka wychodziła idealnie na wannie. A wcześniej jak przez syfon była lekko przesunięta tak tutaj i ta półka wychodziła lekko z boku. Więc musieliśmy podkuć jedną płytkę, odkuliśmy ją, ładnie wycięliśmy. Tata przeniósł syfon na jakieś tam 20 cm chyba. I wiecie, i będzie jeszcze raz tam płytka położona, podłączona wanna i wtedy będzie ok. Więcej też nie mogliśmy przesunąć, bo tutaj jest przykręcone. Ja żałuję, że nie dopilnowałam, jak nam hydraulik to montował, że nie zamontował tego tutaj. A zamontował to daleko, chyba chodziło o krawędź półki, żeby nie przeszkadzała słuchawka. I wiecie, tutaj będzie tak na styk, że jak będzie kapać ze słuchawki, to będzie leciało. Ale z drugiej strony to jest wanna wolno stojąca, więc ona i tak nie będzie przylegać idealnie do ściany, nie będzie tam żadnego silikonu, więc to i tak pewnie będzie ciekło, niestety. No więc tutaj umywalki już mamy dopasowane mniej więcej. Mamy już otwory wycięte. Tak, otwory są większe, one będą zasilikonowane, później są już trochę silikonem obrobione. Syfony są, oczywiście syfony są za krótkie, więc musimy dokupić jeszcze jedno giętkie kolanko, bo u nas wychodzi po prostu trochę tutaj niżej cały ten syfon. Więc tutaj silikonem też widzę, zrobił od razu blat przy ścianie Mateusz. I co jeszcze? Mamy umywalki też nieprzelewowe, więc a syfony, które, czy te korki klik-klak mamy, które były dołączone razem z baterią w zestawie, one mają te dziurki przelewowe w środku, więc tata też je musiał zabrać, żeby je zespawać w pracy, przyspawać tam te dziurki, bo nie mamy misy przelewowej, więc by nam po prostu woda uciekała. No więc takie tam, wiecie, aktualizacje. Ja miałam to powiedzieć wcześniej, ale się rozgadałam. A propos tej wanny właśnie, że musieliśmy podkuwać płytkę. Najlepiej, zanim będziecie robić płytki na podłodze, to kupcie sobie wszystko. Czyli prysznic, wannę, kibelek, wszystko. Bo ja prysznic już miałam, zanim była podłoga robiona, więc było spoko. Ale nie miałam jeszcze wanny i kibelka. Chociaż kibelek to nie ma akurat takiego znaczenia przy podłodze, ale wanna ma. I żebyśmy mieli ją wcześniej, to by syfon był zrobiony w innym miejscu, dlatego dobrze jest mieć wcześniej kupione, my akurat nie mogliśmy kupić wcześniej, po prostu ze względów finansowych. Ale teraz żałujemy, bo tak to było od razu zrobione, tak to musieliśmy wczoraj wycinać płytkę, tata sam to robił. Wujek będzie dzisiaj wklejał z powrotem, już nie będziemy wołać tego pana, który nam robił płytki, bo to bez sensu do jednej takiej malutkiej płytki. Wiecie, to jest pod wanną, tego nie będzie widać, wanna będzie stała zawsze w tym samym miejscu. Ale to taka, wiecie, podwójna robota, tak to, żeby tu było posprzątane, by były już montowane meble i wszystko, a tak to tu jeszcze brakuje tam szafek, to jest normalne. Jeszcze są po prostu niesklejone, ale chodziło mi właśnie, że tutaj już wiecie, tak to tą wannę, mówię, zrobić tą płytkę, potem tam dokładnie sobie wyszoruję ściany i podłogę, żeby już tam nie musieć nic myć. Ale no, gdyby to było zrobione wcześniej, to byśmy uniknęli tego kucia. Więc taka rada, jak robicie wannę i prysznic, to żebyście już to mieli przed robieniem płytek na ziemi. Tych na ziemi, bo na ścianie to tam wiecie, ale te na ziemi, żeby już były. Bo później można się nimi zdziwić. No. Żyrandol za to, że mamy zamontowane. A i nie pokazywałam wam chyba. Składałam klocki Lego z Ikei ostatnio. Ten żyrandol do pokoju dziecięcego. Na pewno go kojarzycie z Ikei, bo on, jego się tutaj rozkłada i on wtedy tak się fajnie rozjeżdża. Myślałam, że będzie to bardziej skomplikowane, powiem wam szczerze, i bałam się składania tego.
A się okazało, że wcale nie jest takie tragiczne do rozkładania i do składania i szybko poszło. Tata mi tylko to trzymał w powietrzu, ja sobie przypinałam te kawałki i w sumie zajęło mi to chyba, nie wiem, 15 minut, więc nie ma tragedii, ale jak to zobaczyłam, to mnie przeraziła ilość elementów i wiecie, w ogóle, no. Także nie było tragicznie. A teraz idę sobie sprawdzę jeszcze ściany w garderobie, bo tu będzie jeszcze jedną warstwą farby malowane. Bo jakieś takie plamy powychodziły, widzicie? Ja wam to chyba pokazywałam już. Nie wiem, czy to jest niedokładnie umalowane, bo to było malowane wieczorem, czy po prostu tutaj było niepołożone farby, ale to chyba była farba niepołożona. No, więc... No, tu są listwy na szczęście oklejone, więc będzie mniej czyszczenia, ale parapet za to będzie. Masakra, tu jest tyle roboty jeszcze. A mamy 3 tygodnie, żeby to zrobić, bo chcemy się do świąt wprowadzić. Wiecie, to jest bardzo optymistyczna wersja. I chciałabym tu wejść już mieszkać do świąt. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy. Nie powiem wam, że oświetlenie tutaj, światło w tych pomieszczeniach jest naprawdę rewelka. Wydaje się, że jest tutaj ciemno, ale kolory są fajne i fajnie to wygląda. Jest dobrze doświetlone, więc będę miała fajnie tutaj nagrywać filmy. No, więc... Mówię, no masakra po prostu. Jest tutaj ten Saigon. Jak ja patrzę na to wszystko, to mnie to przeraża. Na szczęście przy sprzątaniu będzie mi mama pomagać, więc nie będzie tragedii. Ale i tak jeszcze tutaj kupę roboty. Pokażę wam jeszcze, bo w dziecięcym pokoju tutaj właśnie stoją krzesła. Takie krzesła będziemy mieć w kuchni. One są metalowe z drewnianymi... ekoskóra z drewnianymi nogami. Szara ekoskóra. Ha. Instrukcja złożenia. Nie liczyłam, że one przyjdą w elementach, ale prawie jak z Ikei. Ale widzicie, ładne, jasne drewienko. Widać tutaj szara ekoskóra. Nawet ich jeszcze nie sprawdzaliśmy, więc muszę wierzyć na słowo, że przyszły w dobrym stanie. Tu jeszcze jest siedzisko. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku z nimi. Przyszły właśnie 6 krzeseł, przyszło w 3 pudłach. Tutaj graciarnia, taka lampa od kuchni. Mówię, tu jeszcze jest kupę malowania, ale jak już będzie sufit pomalowany, to będę mogła wejść na ściany, bo ściany są gruntem zabezpieczone, więc tutaj już będzie szedł kolor. Więc będę mogła działać. No, dobra. Uciekam na dół, żeby tu ogarnąć, bo w ogóle... No, remonty, remonty, remonty. Powiem wam, że już mam dosyć. No. Hej, hej. Mamy 2 grudzień. Właśnie sobie umyłam głowę. Jest rano, jest poniedziałek. Ja muszę pranie schować jeszcze później. Będziemy otwierać zaraz kalendarze. Dlatego już tutaj siedzę w znajomej scenerii. Muszę widzieć w tle gdzieś tam toaletkę. Umyłam głowę. Wczoraj sporo zrobiliśmy przy niedzieli. Bo umalowaliśmy całą garderobę już na czysto. Że już są odklejone listwy. Umyta podłoga. Naszykowane gniazdka do zamontowania, zamontowane jest oświetlenie w 2 pokojach. I zaczęliśmy malować i pomalowaliśmy raz sypialnię całą. W wyniku czego mam tego oto pięknego odciska. I tak mnie boli, że nie wiem. Nie mogę palca zgiąć w ogóle od pędzla. W ogóle po świeżo robione paznokcie i zobaczcie, jakie straciłam. Widzicie, mam takie obdrapane całe. Ten to mi się, w ogóle to mój się rozdwoił z żelem jeszcze. Muszę dzisiaj to poprawić, bo makabra. A chyba wiem od czego, bo czyściłam takim płynem podłogi z farby. Gdzieś tam jak kapnęło, to wiecie. Mimo, że było zakryte, zaklejone, to i tak gdzieś tam kapnęło i czyściłam i chyba od tego to zeszło. Więc niestety. Uroki remontów. Jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj drugi raz pomaluję jedną ścianę. Potem może jutro albo pojutrze pomaluję sobie... resztę ścian w sypialni i sypialnia wtedy byłaby już skończona, więc jest dobrze. Okleiłam wczoraj w pokoiku tam dziecięcym listwy, praktycznie wszystkie. Jeszcze tylko drzwi muszę okleić, no i w salonie drzwi od zewnątrz okleić do malowania. Dzisiaj wujek ma przyjść, to chyba w salonie nam sufitu maluje raz i zobaczymy. Więc pomału, pomału do przodu. Więc zaczynam widzieć światełko w tunelu, że się wprowadzimy do świąt. Bo tak to nie wyglądało zbyt optymistycznie. Jak na razie. A tutaj wczoraj się sprężyliśmy i dużo zrobiliśmy i tak całkiem przyzwyczaj to idzie. Ale wiecie, zaczęliśmy malowanie od 14.30. Zaczęłam chyba malować garderobę, bo ja pomalowałam ściany.
Mateusz pomalował skos i sufit i potem we dwoje w sypialni malowaliśmy. Ja malowałam jedną ścianę, pomogłam mu drugą i tak dalej, więc... Ale to zaraz tam muszę iść na górę zamknąć okno, bo zostawiłam uchylone wczoraj, żeby się wietrzyło, wiecie, bo ta farba Duluxa, którą mamy, to tak trochę mocno pachnie. O ile można to nazwać zapachem. Bo ta druga nie, ale ta Duluxa jednak nie pachnie najlepiej, więc wolę, wiecie, chłać na zimie i aż tak tego nie wdychać. Ale jest git. Także zaraz wam pokażę, co jest w kalendarzach. A potem pójdziemy szybko na górę, bo zamknę tam okno. I przy okazji pokażę wam wstępnie ścianę. No, więc dzisiaj mama tylko pójdzie na górę mi do garderoby umyć okno. I tam już by było na tip-top wszystko zrobione. Jedyne co to tylko są schody na strych i je trzeba jeszcze zabezpieczyć podkładem i lakierem, bo one są drewniane i są niezabezpieczone, ale to ja też tego nie zrobię, więc któregoś dnia po prostu mama tam wejdzie i umaluje te schody najpierw podkładem, a później lakierem. No, dobra, otwieramy kalendarze, bo to najpierw Milkę. I wiecie co, zobaczyłam, że w Biedronce jest teraz z Milki, tylko że nie z samymi czekoladkami, tylko są takie różne z Milki rzeczy. I po prostu jestem zła, że się nie wstrzymałam z kalendarzem, bo chętnie bym teraz kupiła tamten, tu jest dwójeczka, jak widać. Że dzisiaj jest, pogoda jest marna i światło jest beznadziejne. Mamy księżyc. Wiecie, te zmiłki nie są złe, ale jakoś tak, nie wiem. Oj, czy muszę wstać, bo mi się niewygodnie kłóca. To tu mam ciuciu, teraz sobie to zjem. Teraz miejmy glam shopu za sobą. Odwiązujemy. I teraz szukamy dwójeczki. Widzicie już dwójkę, bo ja nie widzę. Tu jest 15. Gdzie jest dwójka? No i nie widzę. Widzę trójkę. Czwórkę, piątkę. O, tu jest dwójka, taka malutka. Pewnie będzie coś do paletki magnetycznej, tylko jak to teraz wyjąć? Muszę czymś podważyć. Nie chcę tego robić, ale... Inaczej tego chyba nie wyjmę. Tutaj bez problemu bym wyjęła. A tu jakoś tak ciasno. O. I tu mamy mały kartonik. I co tutaj mamy? Mamy tutaj cień chyba. Tak. Jakiś cień. Magia się nazywa. Niech ostrość złapie, bo to światło jest beznadziejne. O. No i widzicie, ten aparat ma ogólnie z ostrością, a jeszcze jakieś takie kiepskie światło to już w ogóle. Otworzymy go od razu. O, taki złotko, taki błyszczący, fajny. Dobra. Mamy to. Zaraz powędruję sobie tutaj do paletki, od razu go wrzucę. Więc dwójeczka idzie na swoje miejsce. Kartonik. O, żeby tutaj nie psuć i nie zaburzyć nic. Chciała mi ta ręka, bo i tak nie mogę za bardzo zginać. Masakra. Tutaj mamy teraz Douglasa. I teraz szukamy dwójki w Douglasie. Widzę piątkę, czwórkę, trójkę, a dwójki nie widzę. Tu jest dwójeczka, taka, widzicie, tu otwierana. O, i znów Stasis. Dwa dni pod rząd te same produkty. I tu mamy co? Jakiś kolagen Manager Drops z Look Fantastic. I jak zwykle tutaj jest chyba górka i mi się zamyka. I tutaj szukamy dwójki. Jest. Tutaj. I Living Proof. Coś do włosów. Mhm.
Perfect Hair Day 5 w 1 Styling Treatment, czyli coś do układania. Spoko, do włosów. Jestem za. Także tak się prezentują dzisiejsze łupy. Muszę podjechać jeszcze w jedno miejsce i muszę jeszcze podjechać do Mrówki po taśmę malarską, niebieską, i do Biedronki, bo tam parę fajnych rzeczy widziałam, że będzie, więc chcę dzisiaj podjechać. No, więc nie traćmy czasu, bo muszę się z jak największą ilością rzeczy wyrobić do 13, bo potem jadę do lekarza na badanie comiesięczne. Więc muszę się ogarnąć. To tak, oświetlenie już tutaj mamy zamontowane. Tylko żarówka jest na razie kiepska, bo jest za słaba. To jest to oświetlenie z Ikei. To jest to, wiecie, to rozkładane takie. W tą stronę można trochę przymknąć. Na przykład taki półmrok. Można całkiem przymknąć. Więc to jest w pokoju dziecięcym właśnie. Jak widać, listy są oklejone. Zabrakło mi tylko tutaj trochę taśmy. No i na drzwi. Ale to już później. Tu jest garderoba i ona już jest skończona, dlatego już jest czysto. Podłoga była myta, więc tu już leżą gniazdka przygotowane do montażu. Bo pan, który nam właśnie robił elektrykę, ma wpaść dzisiaj lub jutro i nie zamontować te gniazdka. Więc tu są już położone, tam przygotowane i tu przygotowane. Kontakt jest już zapalony. I oświetlenie z Ikei mamy już zamontowane tutaj. Więc tu już jest. Wszystko jest umyte. A tutaj mamy sypialnię. I mamy taką ładną niebieską ścianę. Oświetlenie na razie robocze powieszone. Taką, muszę sobie tutaj zamknąć okno, bo jest tutaj lodówa teraz. A tutaj mamy taką szarość. I ta szarość wcale nie wygląda źle, powiem wam. Tam wiecie, trochę gdzieś tam prześwituje, to jest dopiero pierwsza warstwa, ale widzicie, wspomniałem do sufitu, sufit jest biały. Nie jest równo odcięty, bo wczoraj sufit był też malowany, więc nie mogliśmy go obkleić taśmą. Więc dopiero dzisiaj go okleję taśmą i właśnie sobie wyrównam tutaj tą krawędź. A przy szarości to dopiero jutro, czy tam któregoś dnia, jak będę malować. Tam jest niedomalowane, bo jest taśma naklejona, jak widzicie, żeby odciąć ten niebieski. I tutaj to samo, że jest niedomalowana ściana. Tu jest taśma i jak tą taśmę zerwę, to dopiero i tutaj już będzie drugi raz pomalowane. O, zakurzone ręce mam. I ubrudziłam ścianę właśnie. Ale tu jeszcze raz będzie malowane. I wtedy jak już tą umaluję dzisiaj jeszcze raz i wyschnie, to jutro odkleję tą taśmę i dopiero tutaj domaluję szarą. I wtedy już szarą pomaluję całe dookoła, dokładnie je domalujemy. Bo mówię, tutaj jest, ja to tak zostawiłam zapas, żeby wiecie, się tak nie odcinało. Tam Mateusz trochę za blisko pojechał i tutaj u góry trochę za blisko, bo aż na taśmę wszedł, no ale... Faceci niedopilnowani to wiecie. No niebieski. I podoba mi się ten kolor. Ale będzie jeszcze raz malowane, bo to tak wiecie, to jest jedna warstwa dopiero farby. Więc dzisiaj jeszcze raz tak pomaluję tą ścianę. I... No, przyszłam przed chwilą pocztą przesyłka i nie wiedziałam co to, bo do domu nic miało nie przychodzić z tego co kojarzę. Ale jest tutaj etykietka, że z Douglasa. Mówiłam wam chyba, że mieli mi wysłać jakiegoś gifta jakiegoś w zamian za to, że ten kalendarz przyszedł trochę uszkodzony. I szybko przyszło, powiem wam. I zaraz zobaczmy, co tutaj przyszło. Jestem ciekawa. Wonder. Ho, ho. Co to jest? Nic mi to nie mówi. A, jakieś próbki. Tak. Jakieś 4 próbki różnych maseczek chyba. Krem. Tak, 4 próbki jakichś kremów. Tu jest hibiskus i kokos. Są chyba odżywki. O, nie mogę teraz. A, to są jakieś też zestaw 3 próbek. Tu też zestaw 3 próbek. No to szału nie ma. A tutaj dostałam co? Kosmetyczkę Douglasa. No akurat kosmetyczka ładna. Przyda się czy do torebki, czy wiecie, jak gdzieś będę jechać. I tu jeszcze coś mamy. Okulary Lancome.
szaleństwo. Szkoda tylko, że ja w takich okularach nie chodzę. Różowych. Teraz sobie to wyjmę. Lustrzane okularki. Różowe. Śmieszne. No ale wiecie, za to, że przyszło uszkodzone, to może niech ich tak będzie, no. Tutaj mówię tylko, mam jakąś właśnie odżywkę, szampon i jakiś krem do włosów. Dwa zestawy. Wonderful Curls. Fajnie, że nie mam kręconych włosów. Ale okej. Szału nie ma, no ale wiecie. Dobra, muszę odebrać telefon. Zaraz się wam pokażę w tych oksach. Jak wyglądam? Dziwnie się czuję. Przy tym wiecie co, one są zielone od środka i ja wszystko widzę na zielono teraz. Więc... takie tam, widzicie mój Saigon na łóżku, w tyle wszystko się ładnie, idealnie odbija. No, okulary zostawię. Może się przydadzą, wiecie, do samochodu czy coś. No to kochani, właśnie wróciłam od lekarza. Widziałam tutaj, widać brzuszek. A, już. Wszystko w porządku, rośnie zdrowo. Więc nic się tam nie dzieje, rozwija się. Czy chłopiec, czy dziewczynka, to ja już wiem, ale nie będę mówić. Ale... rośnie, wszystko jest dobrze. Byłam dzisiaj w Biedronce, kupiłam sobie już 4 papiery do pakowania. Mam gdzieś z zeszłego roku. Część mam nawet w domu chyba, część na górze, na strychu. Ale kupiłam sobie 2 jednakowe, tutaj będę miała spory prezent dla chrześnicy, żeby mi starczyło. I tutaj 2 takie srebrno-czerwone. Kupiłam sobie też taką lampkę do pokoiku, właśnie, dla maleństwa. Z kotkiem, ona zmienia kolory i jest silikonowa, dlatego ją wzięłam. I ona po uderzeniu ręką zmienia kolor. Jak na razie, jak ją sprawdzałam, to świeci tylko takim jasnym światłem, mocniejszym i czerwonym, więc nie wiem. Muszę sprawdzić, czy to jest jakieś... To jest 4 tryby świecenia właśnie. Pacnij, by zmienić tryb świecenia. No i właśnie tam za 4. razem... Nie wiem, ja tylko 3 tryby odkryłam, no ale zobaczymy, może wiecie... Może nie ten, ale bardzo fajna rzecz. I odebrałam sobie 3 paczki. Z paczkomatu i 2 z kiosku ruchu. I zaraz zobaczymy, co przyszło, bo czekam na sporo paczek, więc nie pamiętam. Tutaj mam... Kinkiet chyba. Tak, kinkiet na schody. Bo zastanawiałam się, co przyszło. A to kinkiet. Zaraz wam pokażę od razu, jaki. Paczka to chyba już wiem, co to jest. Bo tak, już wiem. Bo spaliła mi się moja podkładka od laptopa. Że jak ją podłączałam, to był smrodek spalenizny. Dwa, że ona już nie zawsze działała i jeszcze była na tyle delikatna, że tu ją wyłamałam. Jak łapię laptopa, to tak często łapię razem z podkładką. I wyłamałam cały ten plastik tutaj, że się ledwo trzymał, więc teraz zamówiłam taką trochę droższą podkładkę. Wiecie, ja zawsze kupię podkładki w granicach 20 zł, a jeszcze tą ostatnią to w ogóle kupiłam chyba na giełdzie w Słomczynie za jakieś tam grosze, więc teraz kupiłam taką trochę mocniejszą. Ona ma 6 mniejszych wiatraczków, jak widać. Jest tutaj właśnie, że opiera się laptopa i ma regulowaną taką ma regulowany podnóżek, z tego co pamiętam, tak. Też nie jakiś, widzę, najmocniejszy plastikowy, ale z metalową rurką. Myślę, może nie będzie tak źle. Zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, jak ona się będzie spisywać. Tu jest USB. A jak ona jest podłączana? Nie ma do niej kabelka? A nie, jest kabelek. Co ślepemu po oczach. No, więc zaraz ją podłączymy i zobaczymy. Muszę mieć podkładkę pod laptopa, bo mój laptop nie wiem, jak długo jeszcze wytrzyma, ale... Wiecie, jak u mnie się filmy wgrywają całą noc na YouTube'a, no to jednak ten laptop długo chodzi. Całą noc chodzi i on się cały czas grzeje, więc żeby było chłodzenie. Co innego z tym aparatem, którym teraz nagrywam, będę musiała chyba go zmienić, ale jest mi to mocno na rękę teraz w ferworze wszystkich wydatków, więc nie wiem, jak to będzie, ale widzę, że coś kiepsko jest z jakością. Jeszcze vlogi jak vlogi, ale filmy te nagrywane to jest makabra. I tu mam jeszcze jedną kopertę i nie wiem, co to jest, nie pamiętam. Jednak to są woreczki na żywność, na zakupy. Kupiłam sobie takie, wiecie, jak idę do sklepu po jakieś warzywa, po chleb, po jakieś pieczywo, to właśnie chciałam takie woreczki bawełniane mieć, żeby nie nosić tych reklamówek foliowych. Staram się i tak warzywa teraz, jak biorę, to biorę, wiecie, na sztuki, więc biorę po prostu luzem.
Ale no chleb, bułki czy coś, no nadal musiałam to brać w tym, w foliówkach, więc taki tu jest jeden. Drugi jest trochę mniejszy. Trzeci jest jeszcze mniejszy. I czwarty taki malutki. No więc taki bawełniany ze sznureczkiem, fajne. Chciałam u nas na targu kupić, bo podobno gdzieś kobitka sprzedawała. Ale niestety nie mogłam znaleźć tej kobitki. Więc nie kupiłam od niej, no bo nie mogłam na nią trafić. No takie zakupki. Hej, hej. Więc zaczynamy od kalendarzy. Na pierwszy okien dzisiaj pójdzie Glam Shop. I szukamy okienka trzeciego. I jest okienka. To jest kartonik, nie okienko. Ale wiecie, już odruchowo mówię. Będę po prostu wyjąć. Złocie mamy. O, i tutaj mamy Sezon na blask. Turbo rozświetlacz. Zaraz go od razu otworzę. Nie będę taka. O. Podostała mi się trochę mniejsza porcja chyba. W wyprasce. No ale cóż. Bywa. Zaraz powędruję do paletki. Dobra, teraz czekoladka. Przed śniadaniem. Czy dzisiaj jest trzeci? I jestem ślepa. O, tutaj jest. Jakoś dzisiaj w tym roku jest mocno zamknięty ten kalendarz. Nie mogę otwierać tych okienek. Mamy trąbeczkę. Mamy nieszczęsnego Douglasa, który przyszedł uszkodzony. Mam jakiś problem ze znajdywaniem cyferek ostatnio. Widzę czwórkę, piątkę, ale trójki nie. O, jest tutaj uszkodzona. O, mamy z Douglasa tym razem. Jagoda Akai i olejek marakuja. A co to jest? A, krem do rąk. Tych kremów Douglasa z kalendarzy to już mam tyle, że nie wiem, chyba ze trzy leży. Jeden w torebce, jeden gdzieś. Z poprzednich lat jeszcze ich nie zużyłam. Ale dobra. Może tym razem zrobię wyjątek. Kimi, nie tuptaj. Nie tuptaj. Nie da mi nagrać do końca. I najlepszy kalendarz. Czyli Look Fantastic i tutaj trójeczkę mamy tutaj na dole. I zobaczmy co tam jest. Coś z butelką, wyjmiemy karteczkę. Co tam jest? Co tam mamy? Skodali. Toner. Będziemy testować na pewno. Wtedy miałam maseczkę jakąś, a teraz to zaraz pazury będę robić. To tak się prezentują łupy z kalendarza dzisiejsze. Mamy krem do rąk, turborozświetlacz, płyn, toner. Moje śniadanko, dajcie znać, czy wy też tak czasami jadacie. To są kluski lane na mleku. Ja uwielbiam czasami takie śniadanie, jak już mleko to albo płatki, albo to. No i czasami budyń, ale budyń to wiecie, bardziej deser. A na śniadanie często lubię sobie takie kluseczki lane zrobić. Delikatnie posłodzone, miodem czy czymkolwiek. Czy cukrem. I takie amciu, amciu. A i wiecie co? Przejmowałam o tej podkładce i dostałam jeszcze odpowiedź od sprzedawcy, że muszę wydrukować reklamację. Wypełnić formularz reklamacyjny, dołożyć do przesyłki i to wysłać na adres w załączniku. Fajnie, jeszcze mam ponosić koszty zwrotu, dlatego że wysłali mi zepsutą podkładkę. Wiecie co, to jest po prostu śmiech na sali. To masakra. I co, i ciekawe, czy ktoś mi zwróci później te 13 zł, czy ile za wysyłkę tego badziewia.
No to jestem z pracy, jest piąta. Po piątej odebrałam sobie dwie przesyłki z paczkomatu. Przyszła mi dzisiaj moja kabura fryzjerska, taka Natalia, żeby jak wiecie, coś komuś robię, to że nie mam fartucha, to żeby sobie mieć gdzie przypiąć spinkę, wsadzić grzebień czy nożyczki na przykład. Tutaj można sobie wsadzić. Już jakiś czas się przymierzałam, żeby kupić coś takiego i teraz się zebrałam. Właśnie przyszło. A druga paczka to były uchwyty do łazienki. I mamy 6-8 takich małych uchwytów. I powiem wam, że solidne są. Zamawialiśmy je przez Allegro, ale takie ciężkie, metalowe, solidne. I mamy same takie dwa duże do szuflad, dwa większe i do szafek mniejsze. Takie o, takie klasyczne. Ciekawe, kiedy przyjdą uchwyty do kuchni, ale te już są, więc można montować, ale takie konkret. Ciężkie, ciężkie. W ogóle naszej Poczty Polskiej są takie, że po prostu doprowadza mnie ta firma czasami do szewskiej pasji. Zamówiłam sobie przez Allegro rzeczy dla dziecka, dużą ilość rzeczy i jest to spora paczka, bo tam i przewijak, i jakieś tam różne pierdoły. No, 28 rzeczy ogólnie. I paczka miała być pocztexem 48 z odbiorem w punkcie, w kiosku Ruchu. Wysłana była 27 listopada, a mamy dzisiaj 3 grudzień, więc najpóźniej ona powinna być do odbioru wczoraj rano. Najpóźniej. 48 godzin, tak? Nie licząc weekendu. Po czym paczka dotarła dopiero wczoraj, wczoraj była przygotowana do doręczenia o 18 i od wczoraj wisi przygotowana do doręczenia, czyli do tego punktu Ruchu. I mamy 17 dnia następnego i paczka jest nadal niedoręczona, nie jest do odbioru, nie dostałam SMS-a. Gdzie miałam też paczki, które zamawiałam z tego samego okresu albo nawet później i już je w kiosku Ruchu odbierałam. Więc ja nie wiem, co oni mają z tą paczką nie tak, ale po prostu doprowadza mnie to do szału już. I zaraz chyba zadzwonię na pocztę i się zapytam. Byłam dzisiaj akurat u mojej klientki, która pracuje na poczcie i nie pomyślałam, żeby się zapytać o tą paczkę. Bo jakby była, to by wiecie, od ręki mnie odebrała, a tak to... Jestem teraz w domu i dupa. I chyba zaraz zadzwonię na pocztę, bo poczta jest do 18 i się dowiem co i jak. Idę na górę zanieść te uchwyty. I chyba przygotuję sobie tam ścianę i dzisiaj umalujemy salon do końca. W ogóle kupiłam sobie takie fajne wałki, pokażę wam na górze. Kupiłam jeden wałek, on jest strasznie drogi, ale go kupiłam dzisiaj do malowania tych brzegów, bo wczoraj odkleiliśmy z tatą taśmę. I się okazało, że taśma mimo wszystko tam było, wiecie, na taśmie było za dużo warstw farby i gdzieś tam się musiała odkleić trochę, była za mokra. Nie odklejam jej od razu, tylko jak już trochę farba zaschła. I są takie, wiecie, kropeczki małe i będę musiała tam domalować, wyrównać. Nie wiem, jak malarze robią takie idealne, perfekcyjne linie. A wiecie, ja lubię mieć wszystko idealnie, perfekcyjnie, ale chyba tak nie będzie. W każdym razie będę chciała i właśnie i to wyrównać, ale to wyrównam sobie chyba już, jak umalujemy resztę ścian, dopiero na spokojnie, żeby, wiecie, nie przeginać. Albo sobie chwilę odpocznę, zanim tata przyjedzie, bo nie mogę też przeginać. Muszę pamiętać, że muszę się oszczędzać, a czasami się zapominam. Częściej niż czasami nawet. Ale pójdę później na górę i wam pokażę, o co mi chodzi z tymi pędzelkami i z tą ścianą. Hej, kochani. Wyglądam jak kupa z rana. Przed chwilą wstałam. Idę się zaraz umyć, ogarnąć. Miałam wczoraj wam wejść pokazać na górę, o co chodziło z tą ścianą i tak dalej, ale pokażę wam zaraz. Już wczoraj to poprawiłam, pomalowałam. I mniej więcej wam pokażę, o co chodzi, bo wczoraj po prostu wzięliśmy za tą sypialnię, żeby ją skończyć i ją skończyliśmy z tatą, więc sypialnia jest już pomalowana. Został nam tylko pokoik i salon, więc może dzisiaj się weźmiemy za pokoik. Chcemy iść, wiecie, za ciosem jak najszybciej to zrobić, żeby został nam tylko salon, bo to jest duże pomieszczenie, duże ściany, więc tam się trochę dłużej zejdzie z malowaniem. A dwa, że w tych wszystkich pokoikach sufity, no tak jak tu w pokoiku dziecięcym sufit będzie biały i trzy ściany będą białe, więc od razu tata pomaluje mi dzisiaj sufit. I ja może zacznę od razu malować ściany na biało, bo tu muszę zrobić dwie warstwy. A na suficie tylko jedną, więc będzie to szybko szło. Więc wiecie, chcę to jakoś ogarnąć, żeby jak najszybciej ten pokoik skończyć. I wiecie, im szybciej skończymy malowanie, tym szybciej będzie posprzątane.
i tak dalej. No a wczoraj kupiłam sobie dwie pary jeszcze skarpet, takich zimowych. Takie już miałam szare, pokazywałam wam chyba. 100% wełny to jest napisane. I tutaj z innej firmy też takie niby ten. I tu jest 95% angory, 5% elastanu. I tu jest chyba to samo. Tak, tylko te są milsze mimo wszystko, ale wziąłam sobie, bo są bardzo fajne. Tamte szare, co mam, fajnie się noszą, nie po co mi się nogi w nich, są ciepłe. Więc wziąłam sobie jeszcze dwie pary, żeby mieć do pracy. No, to otwieramy kalendarze i dopiero dzisiaj pójdę, wam pokażę na górę, jak to wygląda. To otwieramy, zaczniemy od czekoladki, jak zwykle. I dzisiaj mamy czwóreczkę. I szukamy czwóreczki, czwóreczki, czwóreczki. Tutaj. Powiem wam, że w tym roku jakoś ciężko się otwiera ten kalendarz. Ach. Tak ciężko. Mamy dzwoneczek. Od razu sobie zjem. Mama mi takie szyszki ostatnio. Kastramie. Do przystroju, chociaż chciałam, są takie malutkie, ja chciałam większe, ale były w Carrefourze podobno, ale akurat tu, gdzie mama była, w Carrefourze ich nie było, niestety, a szkoda, no ale takie też są, od babci jeszcze mam parę takich większych, to może coś z tego wymyślę. Dobra, i tu mamy dzisiaj czwóreczkę, o, dzisiaj czwóreczka duża. Ale co tutaj będzie? Co będzie, co będzie? Mata. Nie żeby coś, już mam matę. I to nawet z Glam Shopu. Do mycia pędzli. Ale mam na sobie chwilowo robocze spodnie. I tak będę szła się zaraz myć, bo usnęłam wczoraj w opakowaniu i się nie wykąpałam. Byłam już tak zmęczona, że tak się położyłam, żeby odpocząć, tak już padłam. Ale mam taką matę z Glam Shopu do prania pędzli. Spoko, ale mam wrażenie, że jest delikatniejsza niż tamta. Tamta jest chyba grubsza. Ale okej. Okay. Więc tu mamy Glam Shop. Mamy teraz Douglas. I tutaj znaleźć czwórkę. Wczoraj ją widziałam. O, tu jest. Tylko gdzie tu jest otwarcie? Tu. O, tutaj jest. Tylko, że... Tu jest czwórka? Jest taka duża. Tam tu są. Dzisiaj tu się schnęło trochę. Płatki pod oczy. Miałam już je. Nawet niedawno je zużyłam. Z poprzedniego kalendarza. Nie były złe, no. Płatki jak płatki, no. Obecny u mnie ostatnio, ale jestem zarobionym człowiekiem. I mam pudełeczko z wszystkimi rzeczami właśnie w kalendarze. Na razie wrzucam do jednego. Jak przestaną się mieścić, to wtedy podzielę zawartość kalendarza na wszystkie te. No i mamy fajny kalendarz Look Fantastic. Wiecie, nie wygodnie mi się tak z niego wyciąga tutaj. Muszę go gdzieś indziej postawić chyba. Nie wiem, czy go nie przesunę tutaj, a te postawię tutaj, bo niewygodnie jest, no. I tu mamy ten piękny kalendarz. I się mi zamyka cały czas. I tu mamy czwóreczkę. Tu, o, widzicie? I co tutaj mamy tym razem? Dwa patyczki jakieś. A, dwa pędzelki z jakiejś firmy Luxi. W zeszłym roku jedyny pędzelek chyba był, jeden był, z Look Fantastic. W tym roku jakieś inne. I do oczu, fajnie. Tam też był do twarzy taki podwójny i powiem szczerze, że nawet raz go jeszcze nie używałam. Przyznaję się bez bicia. Bo ja generalnie nie jestem tutaj... No, to już... Powiem tak, ja generalnie nie jestem miłośnikiem, jeśli chodzi o dwustronne pędzle, dlatego cieszę się, że te nie są dwustronne. Syntetyczne, milutkie, fajne. Na razie nie będę wyciągać, wiecie, z tej folijki. Ten, jest taki pencil brush mały i taki malutki do rozcierania. 141 numer i 121. Więc bardzo fajny. Powiem wam, że dzisiaj
może poza tymi płatkami jestem zadowolona. Zresztą te płatki też, wiecie, się zużyje, no. Nie wybrzydzam, też się zużyje, chociaż, no mówię, mogliby się przyłożyć czołówką coś mniejszego. Ale pędzelki, spoko. Tutaj ta mata z Glam Shopu, jestem zadowolona. Dobra. To tu już jest skończone. Echo jest teraz, nie ma kartonów, to straszne echo. Tu są naszykowane gniazdka, które będą montowane w takiej kolejności, w jakiej będą dzisiaj przychodzić właśnie. Tutaj pan będzie montowany. Tam jest włącznik światła, tam jest gniazdko i tam jest gniazdko. I tu jest kinkiet. I tak, ściany się prezentują tak, widzicie, one są szare, ale to jest jasny szary, bo w stosunku do sufitu, widzicie, on się dużo nie odcina. Więc jest ładny taki szary, jaśniutki kolor. I ta moja nieszczęsna niebieska ściana, z którą miałam dużo zachodu i która mnie doprowadziła wczoraj do szewskiej pasji. Wczoraj ją pobrudziłam w ogóle rękami zakurzonymi tutaj, więc będę musiała to później przetrzeć, ale to już na spokojnie. I wiecie, o co chodziło tutaj, to łączenia tych kolorów tutaj. Widzicie, to nie wygląda teraz tak tragicznie, bo ja to wczoraj jechałam takim pędzelkiem mniejszym niż mój paznokieć. Wszystko, ale widzicie, o. Tak minimalnie, o tutaj tak bardziej widać, takie kropki są. Tam u góry coś mi też zeszło trochę. Generalnie to. I z obu stron tak było. Z tej miałam łatwiej malować, bo wiecie, oparłam sobie tak rękę i sobie tak jechałam. Tam było gorzej z tamtej. Na szczęście z tamtej ja doklejałam taśmę. Tutaj doklejał tata. I tu było więcej takich niedociągnięć. Tam było mniej. No i tu gdzieś mi chyba jeszcze zeszło trochę. O, tutaj. I tam. Na suficie to mi zeszło dużo wcześniej, jeszcze jak malowałam przed oklejeniem sufitu. I tu musiałam trochę podrównać, też wyjechać na sufit, bo tam sporo schodziło. Ale tu jeszcze mam taką górkę gdzieś małą, tutaj w kamerze tak widzę, tego nie widać. Tu. Gdzieś tam jakieś takie kropeczki są, ale wiecie, trudno, no to nie robił tego malarz, to nie jest idealnie. Ale kolor ściany też dokładnie, tutaj też jest taki ładny, jaskrawy, kobaltowy odcień. Mam tutaj taśmy. Przy listwach, ale ostrości, jakoś ostrości nie mam. Jak odkleiłam tutaj taśmy z listew, to się okazało, że nakleiłam taśmę trochę na ściany i musiałam wczoraj to wszystko ręcznie, pędzelkiem, tym małym, domalować. O, tu jakiś styropian i widzicie, i ściana jest pobrudzona, ale muszę to wyczyścić wodą później, bo ten... I masakra była z tą taśmą. Później będę to czyścić wodą. Bo jest tak w paru miejscach podotykana, gdzie się rękami opieraliśmy. I wczoraj jeszcze przyszło nam, tutaj do garderoby wejdziemy. Tutaj już tyle z umytej podłogi, już jest cała zakurzona. Tu też są gniazdka szkowane, bo tylko włącznik światła jest zamontowany i kinkiet. Przyszedł wczoraj materac, jak widać, złożony. Nie rozwijałam go, dlatego że ciężko by go było przenieść, bo to jest 180x200. Więc jak ten pokój obok będzie sypialnia już umyty, będą zamontowane gniazdka i mama umyje okno, to wtedy poproszę tatę z bratem, żeby to przenieśli i tam się go rozłoży, żeby on się już wyprostował, tylko położę go na jakimś, nie wiem, kocu czy na czymś i żeby on się, wiecie, wyprostował, bo on nie może chyba tak długo leżeć zawinięty, bo to jest fabryczne zawinięcie. Jak się go rozwinie, to już nie można go zwinąć z powrotem. To. I tu mam wszystkie właśnie przeniesione teraz oświetlenia. Tu jest zlew, bo nie wiem, czy wam w końcu nagrywałam zlew, chyba nie. Tu jest bateria cała. Po baterii to wam nie pokażę, bo ona jest zawinięta w taki, wiecie, jest czarna. Wylewa, oj, z automatyczną, z wyciąganą wlewką. A tu jest zlew, syfon. Wiecie, takie sprawy. Też jeszcze czekamy, bo ma przyjść korek automatyczny, bo nie domówiliśmy wtedy. Nie mogłam znaleźć, jak zamawiałam, to jest zlew tej aukcji u tego sprzedającego, bo to na Allegro zamawiałam i teraz domawiał Mateusz drugi taki sam zlew i wiecie, tam stoją krzesła do złożenia. Tu mam oświetlenie, duża lampa stojąca, lampa nad stół, trzy lampy do salonu, no i tu mam jeszcze resztę. I tu mam dwa kinkiety. Tu mam dwa kinkiety do sypialni, ale one to będą zamontowane dopiero jak już będzie łóżko, więc raczej jeszcze nie w tym roku, bo jak będzie łóżko i szafki nocne. A tu mam gniazdka wszystkie pakowane, widzicie, ramki i tak dalej. I zaraz będę właśnie szykować jeszcze do tamtego pokoju, do montażu. Hej, właśnie wróciłam z pracy. Jest około 5. Dzisiaj
miałam dzień kuriera, można powiedzieć, tylko że musiałam odebrać sobie sama paczki wszystkie. Dzisiaj nic już nie maluję, chyba tak jak wam mówiłam. Przepraszam, że tak, ale wcinam migdały, bo zgadywam. To jest jedyna rzecz, która mi pomaga. Dzisiaj miałam dzień kuriera, bo przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć przesyłek. Sześć, ale jedna jest dla mojego Mateusza, nie moja. I zaraz wam pokażę tak na szybko, co mi przyszło. Musiałam się odebrać. W ogóle z jedną paczką miałam przygodę, ale to zaraz wam opowiem. No, więc tak. Dwie paczki, w zasadzie to jest jedna paczka. To, co leży w tych dwóch siatkach. I to. To była jedna paczka. Tu są rzeczy dla dziecka. No i tam dla mnie takie poporodowe trochę. Do porodu, wiecie, jak mu potrzeba, do szpitala. Awaryjnie. No przewijak nie jest porodowy. I to przyszło w dużym kartonie. Rozpakowałam się to w pracy, bo mi się nie zabrała z tym wszystkim w samochodzie. Z tą paczką była przygoda taka, że ona była od dwóch dni już w doręczeniu do kiosku Ruchu z poczty. Po czym moja kochana klientka, którą pozdrawiam, jeśli to widzi, a jeśli nie, to i tak już jej dziękowałam dzisiaj trzy razy, zadzwoniła do mnie rano, że ta paczka wróciła do nich z kiosku do zwrotu, że nie mogą przyjąć tej paczki. Nie wiadomo dlaczego. Mimo, że ona była duża, ale czasami bywały większe paczki i przyjmowali, więc nie wiadomo dlaczego. I nie może jej przyjąć niestety, i że ona jest dzisiaj do zwrotu. Że oni powinni z poczty ją dzisiaj odesłać do nadawcy. I że przychodziła dzisiaj do mnie z córką akurat na strzeżenie, to powiedziała, że mi ją przyniesie, ale gdyby nie przyniosła, to ja i tak bym poleciała na pocztę i ją odebrała. Ale wiecie, nikt do mnie nic nie zadzwonił, ja nawet nie wiedziałam, ona była cały czas w doręczeniu od dwóch dni i nagle się dowiaduje, że miała być odesłana. No to i nie wiem, miałam nie pokazywać takich maminych rzeczy za bardzo, ale na szybko wam tylko pokażę, co tak przyszło. Tu mam taki przewijak, prześcieradło do wózka na materac. Tutaj mam pokrowiec na przewijak jeden, termometr bezrtęciowy, osłonkę na fotelik, chociaż jak się okazało na nosidełko, chociaż nie wiem, czy ja nie mam tej folii już, ale na wszelki wypadek, czy nie jestem pewna, właśnie jak ją zamówiłam, to później zastanawiałam, ale chyba mam tylko do wózka, nie mam do nosidełka. Nożyczki do pazurków, tu mam prześcieradło z bawełny, takie do łóżeczka. Rozmiarem strzelałam, bo nie wiem, bo zauważam, że są dwa rozmiary i nie wiem, czy to będzie dobre, no ale się okaże. Tu mam ręcznik z kapturkiem jeden, kolorową pieluchę tetrową i cztery białe, tylko one chyba są w dwóch rozmiarach, bo po dwie brałam. One się tam cenowo różnią, więc chyba dwie są większe, dwie są mniejsze, jakoś tak. Mi się tak, zresztą widać, że tak są złożone. Te dwie pieluszki są mniejsze, dwie są większe. Wiecie, pomału sobie już składuję. I tutaj mam jeszcze ultra cienkie wkładki laktacyjne z jakiejś tam polskiej firmy. Mówię, tych wkładek na próbę kupowałam, teraz już mam, to jest moja trzecia paczka, nie wiem kiedy ja będę to używać, chociaż cały czas używam, ale wiecie. Tu mam paczkę podkładów poporodowych. Wzięłam chyba średnie jakieś. Butelka Tommy Tippy. Ta jest chyba antykolkowa. Od zero. Od zerowego miesiąca, ale jeszcze będę musiała chyba jakieś smoczki dodatkowo pozamawiać, muszę, żeby wiecie, jak będę myła, to żeby muszę popatrzeć. Tu mam opakowanie na smoczek, szczoteczkę do mycia dziąsełek, do ząbków, a to tak już przyszłościowo. W ogóle dwie rzeczy wzięłam tak przyszłościowo, nie wiem po co już, ale i tą łyżeczkę do karmienia silikonową, ona też jest od któregoś tam miesiąca, już nie pamiętam. Ale wiecie, jakoś mnie tak, nie wiem, tchnęło. Tu mam butelkę z Aventu, też chyba antykolkową, ona też jest chyba od zero, muszę sprawdzić, bo i sobie karteczki powrzucać, bo one były z jakichś takich wielopaków, niektóre te rzeczy, i dlatego są popakowane tak, a nie inaczej. Tu mam nakładki silikonowe na słodki do karmienia. To awaryjnie, wzięłam sobie eski, strzelałam, nie wiem. Okaże się, tu mam jedne majtki poporodowe, takie siateczkowe, jednorazowe, ale muszę sobie jakieś zamówić wielorazowe chyba do podkładów, zobaczę. Tu mam trzy gaziki do pępuszka takie w sumie, nie wiem czemu wzięłam tylko tak na sztuki, mogłam wziąć paczkę. Nie pytajcie, ja to jeszcze będę domawiać różne rzeczy, więc to tak było wzięte, brzydko mówiąc, na pałę na razie. Tu mam jeszcze jedną butelkę Tommy Tippy, to jest ta, co się ma dziecko nie zapychać nią, nie wiem, tam ma się nie... Że nie przelewać jakoś tak, wiecie, w środku ma takie coś.
Już nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa, muszę sprawdzić dokładnie i sobie mówię opisać. Tu z Lovi mam dwa smoczki uspokajające od 0 do 2 miesięcy niby. One są takie, widzicie, malutkie, takie tyci, naprawdę malutkie. Jak je zobaczyłam, to chyba nie widziałam takich małych smoczków jeszcze, więc wzięłam dwa takie małe. I tu mam z Aventu, on niby jest z Aventu, ale o dziwo nie ma nic napisanego, więc nie wiem. A nie, jest napisane tutaj z boku, to też chyba z jakiegoś wielopaku, taki mały. No i to tyle z tej jednej paczki, trochę tych rzeczy było. Następna, którą mam nieotwartą, to może pokażę otwartą, to jest Minty Shop, co widać już tutaj. O, baterie mi właśnie migają w aparacie, super. 20, widzicie ceny, pędzelek 511, nie. Chciałam już, i tu mam ulotkę jakąś, chyba odnośnie tak tych pędzli właśnie, że o Danielu i tak dalej. O całej tej kolekcji pewnie. O, jak fajnie, opis całych wszystkich pędzli. Ale to nawet nie tylko tych z Danielem, tylko ogólnie jakichś wszystkich chyba modeli. Spoko, fajnie. I tu mam te trzy pędzelki, ładnie zapakowane, kartonik do wywalenia, bo niepotrzebny. I tutaj mam 1, DS11, 14 i 12. I taki na próbę sobie wziąłam do oczu. Pędzli do oczu nigdy dość, więc chciałam spróbować tej kolekcji pędzelków, więc te sobie wybrałam ze strony. Nie chciałam takich wielkich do rozcierania, tylko chciałam takie właśnie drobniejsze. Bo często jak maluję nawet kogoś, to przydają mi się takie drobniejsze, dlatego że mało kto ma duże oko. Większość klientek, jak przychodzi, mają małe oczy i takie klasyczne pędzelki do rozcierania są po prostu za duże. Więc wziąłam to. Tu mam Minty Shop i mamy cztery pędzelki i... Oj, tu jest torebka pusta. I mamy tak, Milani Luminoso. Przymierzałam się już do tego różu już bardzo dawno, dawno. Tak, mam bardzo suche ręce, właśnie aż mnie swędzą, muszę zaraz czymś posmarować. Więc wreszcie mam i ja ten kultowy już rozświetlacz. Chciałabym zamówić sobie jeszcze schełm, róż i puder, ale niestety było akurat wyprzedane. I mam cztery pędzelki Hakuro z tej nowszej kolekcji. Tylko mnie one łudząco przypominają embrasze. Te z tej nowej kolekcji Hakuro czarnej. Mam trzy z czarnej kolekcji. Tu zostawiłam jeden, tak przyszły zapakowany i to się wyciągało z kartonika. Więc już mogę to wyjąć, bo chciałam wam pokazać. Mam cztery numerki, zaraz wam tutaj pokażę na szybko. Z brązowej serii J777, a z czarnej mam J858, J850 i J880. I to idzie zaraz do kosza od razu, nie zatrzymuję takich rzeczy. I to są te czarne z krótkim trzonkiem właśnie, bo te same były z tej kolekcji, ale stwierdziłam, że wolę wziąć te z krótkimi trzonkami, bo nie wiem jak wy macie, ale ja na przykład wolę pracować na krótkich trzonkach, jakoś jest mi wygodniej. Więc tutaj mamy taki właśnie mały do rozcierania, bardzo miękki i mówię, nawet na oko łudząco przypomina mi embrasze, tylko tu jest skówka bardziej taka rose gold, a tam jest klasyczna. Tu jest taki większy do rozcierania, gęstszy, tu jest znów taki troszkę mniejszy i tutaj mamy taki lekko spłaszczony, też do rozcierania, ale lekko spłaszczony, z taką drewnianą rączką jakby, więc mam kolejne cztery pędzelki nowe do oczu. Tu mam róż, dostałam jakąś próbkę mokosz i oczywiście krówkę, jak to Minty Shop ma w zwyczaju. Tu mam Sephorę i to już jest ostatnie zamówienie z dzisiaj, bo to nie ostatnie zakupy, które do mnie dotarły. Dostałam taki rabat na zakupy, 50 zł. Z tyłu mam kod właśnie do tego i stacjonarnie online. Nie wiem, czy go wykorzystam, bo to jest do 14 grudnia, ale zobaczymy. Kupiłam sobie spray do All Nighter za 113 zł i Omega Bronze Coconut Powder za 135 był na promocji właśnie teraz. I wziąłam sobie takie pakowanie, takim ładnym pudełeczku. To jest wysuwane? Czy jak to jest otwierane? Czy standardowo na magnes? A to nie jest na magnes, tak jak zawsze. A, tak się to wysuwa. Zawsze było otwierane na magnes, teraz trochę inaczej. I mamy All Nighter pełnowymiarowy. Mam jeszcze, ale wziąłam sobie na zapas, bo już tak nie mam go za dużo. A bardzo lubię na klientkach używać tego. I sama zresztą też. Tu mam próbkę Dial Hemi. Tu mam próbkę, o, tu mam jeszcze jakiś kupon z Sephory. A nie, że zamiast jakiejś próbki mi coś innego wysłali. Właśnie to chyba to jest zamiast, tego mnie nie kojarzę, to brała. Tu mam z Fresha maseczkę jakąś różaną.
I tu mam z Diora próbkę perfum. Ja chyba z Diora brałam, a to jest podkładu, a ja brałam chyba jakąś próbkę perfum. No ale mniejsza o to. I tu mamy paletkę z Marka Jacobsa. I ja mam w tym odcieniu, gdzie tu macie odcień, jest Fantastic. Tak mi się wydaje, że to jest ten kultowy, który tak polecali. Ja już się przymierzałam do niego parę razy, ale za każdym razem jak były jakieś promocje albo... O, właśnie mi się karton składa. Za każdym razem jak były jakieś promocje, to był albo wyprzedany, albo go nie było. Zawsze coś było nie tak. Nigdy nie był dostępny, więc teraz mi się, jak zobaczyłam, że jest, i zawsze ten odcień był wyprzedany. O. A już tyle razy chciałam go wziąć i się przymierzałam do niego, że wiecie, mówię, musi być mój wreszcie. Miałam nic nie kupować, no ale wiecie, jestem tylko kobietą, mam słabą, silną wolę. Moja silna wola jest bardzo słaba. I już tutaj otwieramy. Jest zaparowane lusterko, tu jest jakaś taka podkładka. I mamy bardzo ładny odcień bronzera. Nie chciałam, tamten, ten drugi co był, odcień mi się wydawało, że będzie bardzo ciemny, dlatego wzięłam taki. No i wydaje mi się, że spoko chyba. Wiecie, ta kamera trochę teraz przekłamuje, to pudełko jest białe, a nie żółte. Nie wiem czemu, ale niestety. Poczekajcie. No i teraz są zdecydowanie lepsze kolory. Mogłam od początku brać, tak jak tu Milani, widzicie, inny kolor ma. W dzień do nagrywania tamte ustawienia są lepsze, wieczorem już jednak te. Tu jest taki, on jest taki ciepło-chłodny. Myślę, że dla jasnych karnacji, dla ciemnych będzie spoko, mój brzydki paznokieć. No, więc... Faktycznie obłędnie pachnie kokosem, bardzo lubię z tego bazę. Tą, co mam kokosową i tą mgiełkę też. Więc myślę, że z tym koleżką też się polubimy. Na razie sobie zakryję, żeby lusterko mi się nie brudziło. No, więc będzie testowanko. To teraz idę to ogarnąć. Potem sprawdzę ten prezent dla mojej chrześnicy, co przyszedł. Pousuwam sobie wszystkie zamówienia, które przyszły, pochowam te rzeczy. To spakuję w karton na razie. I no. I odpocznę chwilę, a potem biorę się za sprzątanie, bo mam dzisiaj co robić. Widzicie, teraz ładnie kolory wszystkie widać. Tutaj taki miętowy jest i w ogóle, a na tamtych ustawieniach nie było w ogóle kolorów widać. No ale, dobra. Uciekam. Właśnie oglądam vlogmasa Karoliny Ziętek. I ona co w zeszłym roku rozpoczęła taki kalendarz pomocy, że codziennie przelewa jakieś pieniądze na jakiś cel dla ludzi, zwierząt, ogólnie wiecie, na jakieś takie fundacje. I ja tam sporadycznie też coś wysyłam. W zeszłym roku w grudniu też tam parę razy coś puszczałam. I tutaj właśnie Karolina wspomniała o tej dziewczynie i właśnie czytałam opis i zaraz puszczę jakiś mały przelew właśnie. Tutaj ona nam, tak jak Karolina mówiła, tam jest napisane, że mąż zginął jeszcze, jak ona była pod koniec ciąży, zanim się urodziła ich córeczka, więc nawet nie zdążył ich pomóc, poznać. Nie zdążył poznać tej małej, więc widzicie, tutaj z tą rączką ma. I brakuje jeszcze 30 paru tysięcy, więc zaraz wejdę. Grosz do grosza będzie kokosza, niech każdy nawet przeleje po 5 zł i to już będzie dużo. I tak wiecie, nie wiem, mówią, że 5 zł nic nie znaczy, wiecie, niektórzy przelewali 50, 2, 10, 20. To takie są kwoty, no 10 zł przecież nie można sobie odmówić. Paczkę papierosów, jeśli ktoś pali, albo nie wiem, dwa piwa, kebaba, nie wiem, cokolwiek, pizzę. Więc wiecie, cokolwiek można sobie naprawdę odmówić jednorazowo i przelać, a to zawsze pomaga. No, więc zaraz puszczam przelew. Wchodzę i wpisuję kwotę i przelewam. Ja jestem w trakcie, mam zrobiony na razie żel. Tu są wszystkie moje paznokcie, żaden nie jest przedłużony. Jak widać. Paskudy. Muszę jeszcze je podpiłować trochę gdzie niegdzie. Ten jest przedłużony, jeszcze nie obpiłowany. No i tutaj mam koślawce, bo u tej ręki mam wszystkie krótkie. Ale jest teraz przerwa na kolację. Dajcie znać, kto też uwielbia jajka na miękko. Ubóstwiam. Jeszcze ostatnio się dowiedziałam, że mogę je jeść. Nie mogę jeść surowego mięsa, czyli tatara, którego też uwielbiam. Ale dobrze, chociaż mogę jajko na miękko na razie. I tu obok lakiery stoję. Więc chociaż tyle mojej radości, więc szybko szamię
kolację. Oglądam Vlogmasa Karoliny Więtek, szybko robię pazurki, a potem się biorę za resztę tego, co miałam w planach, bo już jest godzina 21:25, a ja jeszcze mam w moim kalendarzu, zaraz wam pokażę na szybko, tyle punktów do zrobienia. W tym paznokcie i jeszcze zmontowanie filmu tego, którego teraz nagrywam, więc już więcej nie będę się dzisiaj odzywać. Żegnam się z wami w tym Vlogmasie. A jutro kręcimy następnego. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.